Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na Q&A, czyli na moje odpowiedzi na Wasze pytania, które zadawaliście mi na Instagramie. Kilka dni temu na Instagramie prosiłam Was właśnie o zadawanie pytań, zostawiłam skrzyneczkę, ponieważ chciałam nagrać jeszcze jeden film na zapas, zanim te półki za mną znikną, bo jak nie wiem, czy widzicie, czy to się łapie w kadr, ale one już są w większości puste. Zostawiłam sobie tylko te cztery, które bezpośrednio widzicie w kadrze. Także przeprowadzka już tutaj idzie pełną parą, tak naprawdę już większość rzeczy spakowaliśmy, zostały nam tylko te regały. No i to jest po prostu ostatni dzwonek, żeby nagrać jakiś film na zapas, bo nie wiem, kiedy uda mi się wrócić do takiego regularnego nagrywania. Jak to będzie z mieszkaniem, czy będę miała gdzie wstawić książki, jakiś regał, to nawet w ogóle nie myślę, ale żeby chociaż, nie wiem, połowę książek gdzieś tam poukładać, wiecie, żeby było jakieś takie tło do nagrywania. Dlatego właśnie, no nie wiem, ile czasu będę na to wszystko potrzebować, dlatego chciałam nagrać kilka filmów na zapas, żeby nie było aż tak pusto tutaj na kanale. No i właśnie jednym z takich filmów, który jest taki dosyć szybki i prosty do nagrania, będzie Q&A. Zadaliście mi około tam, nie wiem, kilkunastu, 15-17 pytań, więc mam nadzieję, że nie będzie to długi film, ale podzielę sobie go na dwie części. Zacznę od tych pytań związanych bezpośrednio z książkami, z kanałem, z BookTube'em, a później będą takie pytania bardziej osobiste. Głównie pytaliście mnie o pracę Stewart o przeprowadzkę, ale też tam pamiętam, że pojawiły się jakieś pytania o studia. Tak więc tak mniej więcej będzie prezentował się podział w tym filmie. Mam nadzieję, że będziecie mieli szansę dowiedzieć się czegoś nowego na mój temat. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie właśnie od tych książkowych pytań i pierwsze pytanie, które tutaj mam, to jak zaczęła się u mnie historia z czytaniem? U mnie to było tak, że ja właściwie czytam odkąd tylko pamiętam, to znaczy nie potrafię wskazać jakiegoś takiego jednego momentu w swoim życiu, że to był właśnie ten moment, kiedy ja zaczęłam czytać książki. Ja zawsze lubiłam czytać od dziecka. Właściwie to czytanie zawsze było obecne w moim życiu. Tak naprawdę nigdy nie było takiego przełomowego momentu. U mnie w domu czytał tata i dziadek, więc wydaje mi się, że jeżeli po kimś to miałam wynieść, to właśnie po tacie i dziadku. Zresztą krąży taka anegdotka u nas w rodzinie, że tata przeczytał chyba tam 17 razy Potop w całości. Także zdecydowanie właśnie po nim odziedziczyłam tę pasję do czytania. Natomiast u mnie książki nie były jakoś bardzo obecne, poza tym, że je czytaliśmy z tatą, no to raczej wypożyczaliśmy z biblioteki. To znaczy nie było u mnie takiego nawyku, żeby książki kupować i zbierać, więc ja w domu książek za bardzo nie miałam i te wszystkie książki, które mam obecnie, kupiłam sobie sama gdzieś tam na studiach, zaczęłam to kolekcjonować i zbierać. I tak mi się uzbierała taka mała kolekcja. Kolejne pytanie to jakie są moje ulubione książki i ja nagrałam taki film właśnie też na zapas o moich ulubionych książkach. Wydaje mi się, że on pojawi się na kanale wcześniej niż to Q&A, także jeżeli już jest, to tutaj nad moją głową właśnie wyświetli Wam się odnośnik do tego filmu. Tak na szybko to tutaj na pewno wspomnę, jeżeli chodzi o klasykę, to będzie to Jane Eyre, Charlotte Bronte, jeżeli chodzi o książki dla dzieci, to na pewno Dzieci z Bullerbyn i Harry Potter. Jeżeli chodzi o taką literaturę bardziej współczesną, to na pewno z ostatnich takich nowości Jesień Alice Smith, ale też książki Kuby Małeckiego, przede wszystkim Rdza. Uwielbiam też Myszy i Ludzi Steinbecka. Także jest kilka takich książek, które bardzo, bardzo mocno trafiły do tego mojego czytelniczego serduszka, ale poszczegóły odsyłam właśnie do tego filmu, który mam nadzieję już jest na kanale. Kolejne pytanie to pytanie takie bardzo na czasie, ponieważ pytanie brzmi, co sądzisz o wypowiedzi pani Tokarczuk na temat czytelników? Chodzi o tę wypowiedź, gdzie pani Tokarczuk nazwała, znaczy w zasadzie ona nie nazwała czytelników, tylko powiedziała, że ona nie chce, żeby jej książki trafiały do wszystkich, bo literatura nie jest dla idiotów. No i co ja myślę na ten temat? To znaczy przede wszystkim oczywiście tak, zgadzam się, że takie słowa z ust noblistki no nie powinny paść, bo są krzywdzące, mogą być krzywdzące, ale też uważam, że reakcja z obu stron była przesadzona. Naprawdę to, ile my czasu i energii poświęciliśmy na właśnie taką wypowiedź, no pisarki, tak naprawdę jednej z wielu, okej, to jest pisarka, która zdobyła Nagrodę Nobla, ale umówmy się, jest to też tylko pisarka, tylko człowiek. I to, ile czasu właśnie i energii poświęciliśmy na osobne artykuły, na jakieś komentowanie tych wydarzeń, no, mnóstwo pojawiło się właśnie wpisów, filmów, artykułów na temat wypowiedzi pani Tokarczuk, a naprawdę myślę, że tę energię i ten czas można było spożytkować na przedstawienie znacznie bardziej palących problemów, bo naprawdę mamy dużo problemów w tym kraju i nie sądzę, żeby wypowiedź pani Tokarczuk była tak ważnym problemem, który należałoby tak szeroko dyskutować. Myślę po prostu, że nasza reakcja była przesadzona, ale też zgadzam się z tym, że oczywiście takie słowa nie powinny paść, bo być może kogoś dotknęły. Mnie nie, bo mimo tego, że ja książek Olgi Tokarczuk za bardzo nie czytam, to nie czuję się tym zupełnie poruszona. To jest coś, co w ogóle po mnie spłynęło i zupełnie mnie no, nie obchodzi. Po prostu szkoda mi czasu i energii na analizowanie czyichś wypowiedzi. Kolejne kilka pytań to pytania tak bezpośrednio już o kanał i tutaj mamy pytanie, od kiedy dokładnie prowadzisz kanał na YouTubie i czy długo jeszcze będziesz nagrywać? Czy długo będę nagrywać? Tego nie wiem. Prowadzę go już bardzo długo, bo prowadzę go od początku stycznia 2016 roku, czyli już no, ponad 6 lat, 6,5 roku tak naprawdę. Więc to jest naprawdę bardzo długo, a wcześniej jeszcze prowadziłam bloga od 2012 roku, który nazywał się Życie między wierszami. Teraz ta nazwa jest zmieniona na sezonliteracki.com. Co prawda już tam nie piszę, nie aktualizuję tych postów, natomiast dalej tam są moje teksty, gdyby ktoś sobie kiedyś chciał przeczytać. Oczywiście jedne są lepsze, drugie gorsze, ale trzymam tego bloga w ramach takiego swojego portfolio, być może kiedyś mi się to przyda. Kanał, tak jak wspomniałam, prowadzę 6 lat, a ile jeszcze go będę prowadzić, nie wiem. Szczerze mówiąc, już myślałam o tym wielokrotnie, żeby go nie prowadzić, bo jednak zajmuje to bardzo, bardzo dużo czasu, który mogłabym poświęcić na jakiś rozwój zawodowy, na jakieś, wiecie, szkolenia, kursy itd., itd.,
które później mogłabym wykorzystać w swojej pracy zawodowej, które przełożyłyby się na jakieś realne zarobki. Więc trochę im starsza jestem, tym inne mam priorytety w życiu i jednak ta praca zawodowa wydaje mi się ważniejsza. Natomiast sprawia mi to dalej przyjemność i tak długo jak będzie mi to sprawiało przyjemność, to będę ten kanał prowadzić, więc mam nadzieję, że jeszcze długo, ale nie potrafię tutaj jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Czy planujesz czytać w najbliższym czasie książki o tematyce górskiej? Jeżeli tak, to jakie? Na razie nie planuję książek o tematyce górskiej. Kiedy czytałam tak bardzo dużo tych książek, to później miałam przesyt tego tematu, ale mam kilka na swojej półce, takich, których jeszcze nie czytałam. Na pewno jest to Broad Peak, na pewno jest to biografia Berbeki, na pewno jest to pierwsza część książki Top, bo czytałam dwójkę i dwójka była świetna, a słyszałam, że jedynka jest nawet jeszcze lepsza. Tak więc kilka tych książek górskich jeszcze na mojej półce jest, ale w najbliższym czasie ich nie planuję czytać. Czy ludzie z pracy wiedzą o kanale? Jeżeli chodzi o mój kanał, to ja nigdy publicznie nie mówiłam, że mam kanał, to znaczy nigdy gdzieś tam na swoich prywatnych socialach nie wstawiałam żadnych linków, na swoim Facebooku, nigdy znajomym o tym nie mówiłam, ale to gdzieś tam niestety wychodzi. I na przykład jeżeli chodzi o moją obecną, a w zasadzie już byłą pracę jako lektorka języka angielskiego, to pamiętam, że kiedy wysyłałam CV do tej pracy, to okazało się, że dziewczyna, która tam pracowała i to moje CV widziała, rozpoznała mnie, bo po prostu wcześniej oglądała mój kanał. No i właśnie w taki sposób to się akurat w tej pracy rozniosło. Także część ludzi z pracy wiedziała, ale też chyba nie wszyscy, no bo tak jak mówię, ja o tym po prostu nigdy nie mówiłam. Jak pracowałam w Emirates, to absolutnie nikt nie wiedział o tym, że ja mam jakiś kanał, a w jeszcze poprzedniej pracy wydaje mi się, że chyba też część osób wiedziała, ale to takie moje najbliższe dziewczyny, z którymi dzieliłyśmy pokój, także no ja raczej o tym nie mówię na głos, bo jakoś tak nie wiem. Trochę się tego wstydzę, a może nawet nie tyle, że wstydzę, co po prostu jakoś nie chcę mieszać tego życia internetowego z takim prywatnym. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale generalnie, jeżeli ktoś już wie gdzieś tam ze znajomych czy z pracy, no to po prostu wychodzi to gdzieś tam przypadkiem, a ja raczej o tym nie mówię. Kolejne pytanie to pytanie, czy jest jeszcze jakaś książka, którą bardzo chciałaś przeczytać, a jeszcze tego nie zrobiłaś? I tak, takich książek jest mnóstwo. Ja ciągle na moim kanale trąbię o Steinbecku, bo przeczytałam Mysze i ludzi, których absolutnie uwielbiam. Ale tutaj za mną, jak możecie zauważyć, mam jeszcze Grona gniewu i Na wschód od Edenu, czyli te największe jego powieści, te najbardziej znane. I to są takie książki, które bardzo chciałabym przeczytać. Bardzo chciałabym przeczytać Myśliwskiego traktat o łuskaniu fasoli, który też gdzieś tam za mną leży. Bardzo chciałabym przeczytać biografię Marii Skłodowskiej-Curie, także jest mnóstwo takich książek, które ja sobie planuję, bardzo chcę przeczytać, ale do tej pory ich nie przeczytałam, bo jakoś nie mogę się po prostu za nie zabrać z różnych powodów, także no zdecydowanie tak. Kolejne pytanie to pytanie o to, ile mam wszystkich książek na swojej półce. Teraz robiłam taką małą wyprzedaż, ale myślę, że około między 400 a 450, myślę, że jakoś tak. Natomiast dopóki nie będę miała własnego mieszkania, muszę starać się te półki po prostu uszczuplać, bo no właśnie teraz widzę, że przy przeprowadzkach to jest ogromny problem, co z tymi wszystkimi książkami zrobić. Także muszę tutaj sobie wymyślić jakiś system, jak to wszystko okroić, jak tych książek nie gromadzić, dopóki po prostu nie mam takiego stałego adresu i stałego miejsca zamieszkania. Kolejne pytanie to pytanie o to, jaki jest mój ulubiony gatunek literacki. Ja przede wszystkim bardzo lubię książki non-fiction, czyli reportaże, biografie, tego typu rzeczy, bo zawsze się z nich czegoś nauczę. Nawet jeżeli, nie wiem, książka mi się nie do końca spodoba z jakichś względów, to i tak wychodzę z założenia, że z reportażu, z literatury non-fiction zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć. No i uwielbiam też literaturę piękną, to jest taki zdecydowanie mój konik. Myślę, tutaj właśnie Kuba Małecki, Ali Smith, to są tacy autorzy, których bardzo lubię, bardzo cenię, ale mnóstwo jest właśnie takich książek z gatunku literatura piękna, które bardzo lubię i to jest coś chyba, po co sięgam najchętniej. I ostatnie już chyba takie książkowo-booktubowe pytanie, to pytanie o to, jakie kanały na booktubie polecam. Jeżeli chodzi o kanały na zagranicznym booktubie, to ja już przestałam oglądać zagraniczny booktube, ponieważ po prostu brakuje mi na niego czasu, bo jest tyle polskich kanałów, że naprawdę jest w czym wybierać. Kiedyś oglądałam tego dużo więcej, ale to właśnie wynikało z tego, że na polskim booktubie jeszcze tak za bardzo nie było dużo twórców. Natomiast to się od paru lat zmienia i tych twórców jest coraz więcej, tak więc już przerzuciłam się całkowicie na polski booktube. Kogo polecam? No polecam wszystkich, bo to zależy od tego, jakie książki lubicie, z kim złapiecie jakiś taki, wiecie, vibe. Myślę, że każdy twórca znajdzie swoich odbiorców. Ja najbardziej lubię, ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że po prostu pokrywa nam się mniej więcej gust literacki. Edytę z kanału Literatunek, Gosię i Jasię z kanału Tu Czytam, Ole z kanału Jeść Treść. Lubię też recenzje u bestsellerek. Uważam, że one są takie bardzo szczegółowe, bardzo rzeczowe, także też jak interesuje mnie jakaś książka i wiem, że bestsellerki nagrały na jej temat film, to też sobie to oglądam. Tak czysto rozrywkowo bardzo lubię Zaksiążkowane, Zuzę i Tole, szczególnie reading vlogi. Nicole, Dr. Book, jej reading vlogi też bardzo chętnie oglądam. Sylwię z kanału Teachbook, u niej też właśnie reading vlogi głównie. Także no jest tego sporo i myślę, że na pewno tutaj jeszcze o kimś zapomniałam. Ja naprawdę oglądam bardzo wielu twórców, bardzo wiele polskich booktubowych kont, także nie sposób tutaj wymienić wszystkich, ale tak jest, które mi najbliżej literacko, no to właśnie te, o których wspomniałam. A, i jeszcze Marta do Góry Książkami. Jej kanał też uwielbiam, on jest stosunkowo nowy, ale też bardzo dobrze mi się jej filmy ogląda, także tutaj też na pewno muszę o Marcie wspomnieć. Okej, to teraz przechodzimy do tej sekcji pytań takich bardziej prywatnych, zawodowych, o studiach i tak dalej. O studiach mam chyba gdzieś jedno pytanie, także sobie zaraz znajdę i od niego zaczniemy. Jak wspominasz studiowanie filologii angielskiej?
slash amerykanistyki, nie jestem pewna. Studiowałam filologię angielską. Generalnie wspominam bardzo dobrze te studia, to znaczy ja w ogóle na nie poszłam tak trochę z braku laku, z braku pomysłu na siebie. To znaczy ja miałam pomysł na siebie, tylko akurat studia, które chciałam, nie były dostępne w moim mieście, a z powodów finansowych nie byłam w stanie wyjechać studiować do innego miasta. Tak więc padłam na filologię angielską, rozważałam jeszcze dziennikarstwo, ale wszyscy mi doradzali, że zawsze to lepiej język studiować. Więc wybrałam tę filologię i jestem zadowolona. Ogólnie ja nigdy nie wiązałam jakoś bardzo przeszłości z tym zawodem, to znaczy chciałam być bardzo tłumaczką, skończyłam w ogóle filologię właśnie ze specjalnością tłumaczeniową. No ale jak wiemy, rynek tłumaczeniowy jest trudny i przesycony, jeżeli chodzi akurat o język angielski, tak więc no te plany nie wyszły. Natomiast same studia wspominam dobrze, większość przedmiotów naprawdę była przydatna właśnie pod kątem studiów. Oczywiście było kilka takich bzdurnych, które nigdy nikomu się do niczego nie przydały, ale ogólnie same studia wspominam naprawdę całkiem nieźle, także nie mogę tutaj nic złego na ten temat powiedzieć. Kolejne pytanie to właśnie pytanie o przeprowadzkę. Czemu przeprowadzasz się do Warszawy i kiedy? No właśnie w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, to znaczy jutro jeszcze jedziemy do Warszawy ogarnąć sobie mieszkanie, potem w weekend mamy wesele, no i po weselu już planujemy się tak na stałe, na 100% przenieść właśnie do Warszawy. A czemu? No głównie za pracą, za takim rozwojem zawodowym. Niestety Kielce to jest miasto bardzo ładne i bardzo zielone, ale jeżeli chodzi o młodych ludzi i o właśnie rozwój taki zawodowy dla młodych ludzi, to nie ma tutaj absolutnie żadnych perspektyw, naprawdę bardzo ciężko jest z pracą, nie ma żadnych firm większych, żadnych korporacji, ani też żadnych wydarzeń takich kulturalnych. Jest jeden teatr, w którym są ciągle te same spektakle. Także niestety, ale młodzi ludzie nie za bardzo mają czego tutaj szukać, więc stąd właśnie ta przeprowadzka. A dlaczego akurat Warszawa? Przede wszystkim dlatego, że jest względnie blisko, więc będziemy mieć blisko do rodziców, a po drugie dlatego, że i ja, i mój narzeczony mamy rodzinę w Warszawie, to znaczy oboje mamy siostry. I jego siostra tam mieszka, i moja siostra tam mieszka. Także też wydaje mi się, że dzięki temu będzie nam gdzieś tam przynajmniej na początku trochę łatwiej. Numer jeden, jedzeniowe. Generalnie ja uwielbiam kuchnię włoską i meksykańską. To są takie dwie kuchnie, które mogłabym jeść na okrągło, czyli wszystkie tortille, tacos, nachosy, pizzę, makarony itd. Także to wszystko to są 100% moje smaki. Nie wiem, czy potrafię wymienić jakąś taką jedną potrawę. Numer jeden, uwielbiam też sery wszelkiego rodzaju, szczególnie halloumi, to jest mój ulubiony, ale fetę, mozzarellę, wszystkie rodzaje serów też. Poza tymi takimi bardzo śmierdzącymi, jakimiś takimi bardzo, bardzo mocno pleśniowymi, jak na przykład gorgonzola, za gorgonzolą nie przepadam, ale są też dużo bardziej śmierdzące niż gorgonzola, wiem o tym, także takich nie. Natomiast te wszystkie standardowe sery uwielbiam, więc lubię wszystko, co ma gluten i ser, także tak średnio zdrowo, no ale co zrobić. Czy masz jakieś marzenia związane z pracą? No mam, myślę, że jak chyba każdy. Przede wszystkim chciałabym, żeby ta praca gwarantowała mi jakieś takie życie, no wiecie, może nawet nie jakieś luksusowe, ale jednak życie, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju i na świecie, takie życie, które po prostu, w którym nie będę się musiała martwić o to, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, tylko będzie mnie stać na normalne życie i jeszcze na jakieś wakacje raz do roku. Także przede wszystkim mam finansowe marzenia związane z pracą, ale też takie, żeby ta praca była też przyjemnością, żeby to nie było... Ja wiem, że nie trzeba lubić swojej pracy, że praca jest tylko pracą, że nie trzeba się przyjaźnić ze swoim szefem i tak dalej, ale ja jednak chciałabym mieć taką pracę, która będzie też moją pasją. Także to jest takie moje marzenie, żeby ta praca była też przyjemnością. Kolejne pytanie i myślę, że tym pytaniem właśnie rozpoczniemy sobie serię pytań o pracę stewardesy. I pierwsze pytanie to jest, dlaczego nie ma już filmów właśnie z tej serii? Dlatego, że to już się trochę przedawniło, wydaje mi się. Minęły już 2 lata, odkąd wróciłam do Polski i to już nie jest taki świeży temat w mojej głowie, jaki był wtedy. I nie bardzo wiem, czy mam jeszcze o czym mówić, jeżeli chodzi właśnie o pracę stewardesy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na ten temat, to jasne, możecie pytać, ja chętnie odpowiem. Natomiast chyba nie ma już sensu nagrywania jakichś osobnych filmów na ten temat, tak mi się wydaje przynajmniej. Kolejne pytanie to, co uważasz o pracy stewardeski? Powrócisz kiedyś do tego zawodu. Generalnie jak wracałam do Polski, to miałam takie marzenie, że po prostu sobie przejdę do lotu i będę pracować w locie, natomiast jak wszyscy wiemy, była pandemia i linie lotnicze zwalniały swoich pracowników, więc ta opcja no, nie wchodziła w grę. Ludzie się mnie pytają, czy teraz właśnie przeprowadzając się do Warszawy rozważam tą pracę i no, wiecie, zostawiam sobie to jako jakąś tam opcję, ale jestem też już w takim wieku, mam prawie 30 lat i myślę, że czas już rozpocząć jakąś taką karierę zawodową, która będzie na lata, bo jednak praca stewardesy to pewnie znowu będzie praca na rok, dwa i potem znowu będę chciała tą pracę zmienić, a chciałabym już zacząć pracować w takim zawodzie, w którym będę mogła się uczyć, rozwijać, później przechodzić, wiecie, na jakieś tam kolejne szczeble, po prostu już sobie tą karierę jakoś tak ugruntować i nie zmieniać tej pracy tak co chwila. Chciałabym już się gdzieś zaczepić naprawdę na dłużej i już ustatkować się tak życiowo i wiedzieć, co chcę w życiu robić. Także no chyba już mimo wszystko nie wrócę do tej pracy, chociaż to była naprawdę bardzo fajna praca, bo właśnie druga część tego pytania to jest, co uważam o tej pracy. No, uważam, że to jest świetna praca, szczególnie dla młodych osób, naprawdę rewelacyjna. Ja się bawiłam świetnie i te 1,5 roku, które spędziłam latając, naprawdę dały mi mnóstwo ciekawych doświadczeń, rozwinęły mnie bardzo jako osobę, otworzyły mnie bardzo na świat i ludzi. No i to, co zobaczyłam, to, co zwiedziłam, to moje, wiadomo. Także gdyby ktoś pytał, to ja bardzo polecam, ale wydaje mi się, że im wcześniej zaczniecie, tym lepiej. Dlaczego tak krótko byłaś stewardessą Emirates? No właśnie przede wszystkim dlatego, że wybuchła pandemia i po prostu byliśmy zamknięci w domach, nie mogliśmy wychodzić. Lotnisko było całkowicie zamknięte przez kilka miesięcy, więc tej pracy tak naprawdę nie było. Ale też prawda jest taka, że ja lecąc tam,
Wiedziałam, że lecę na rok i taka była umowa właśnie z moim narzeczonym, którego przecież zostawiłam w Polsce. To była właśnie taka osobista umowa między nami, że okej, lecę, wyprowadzam się do tego Dubaju, bo chcę to zrobić, ale wracam za rok, żebyśmy mogli dalej sobie planować ślub i wspólne życie i tak dalej, i tak dalej. Więc też chciałam tej umowy dotrzymać, wiadomo, ale nie wykluczam, że gdyby pandemia, to być może zostałabym tam troszkę dłużej, być może ściągnęłabym tam jego w końcu. Także to są właśnie takie dwa główne powody, dlaczego był to tylko ten rok. No i tutaj właśnie kilka tych pytań się powtarza, bo tutaj też jest właśnie pytanie, czy myślę o powrocie do Emirates. Jeżeli chodzi o powrót do Emirates, to kompletnie nie myślę, z tego względu, że nie chcę już mieszkać na Bliskim Wschodzie. Jeżeli bym miała myśleć, no to właśnie tylko w Polsce albo gdzieś tutaj blisko. Natomiast znowu mam taki problem z tym, że wiem, że gdybym poszła do jakiejkolwiek innej linii lotniczej, to byłabym po prostu rozczarowana, bo jednak Emirates mnie troszkę rozpieściło pod względem zarobków, pod względem warunków pracy, ale też pod względem kierunków, do których latają właśnie załogi Emirates, bo jednak jest to dosłownie cały świat, Australia, Azja, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, dosłownie niemal każdy zakątek świata, także na pewno w każdej innej pracy jako stewardesa by mi tego po prostu brakowało, tej różnorodności i tych możliwości. No a z drugiej strony właśnie, no myślę, że jednak już chciałabym mieć jakąś karierę porządną tutaj na ziemi. Tak patrzę na te pytania i chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o temat stewardesy, bo właśnie jest jeszcze kilka tych pytań, ale one wszystkie się powtarzają, to znaczy dotyczą podobnych tematów. Dlaczego już nie pracuję, dlaczego tak krótko, czy myślę o powrocie, więc myślę, że na to już odpowiedziałam. Najsmutniejsza ulubiona piosenka. Ostatnio, a w zasadzie nie ostatnio, od jakiegoś roku, jest to All Too Well Taylor Swift, ta 10-minutowa wersja. To jest zdecydowanie jedna z najsmutniejszych piosenek, ale też z najpiękniejszych piosenek. A gdybym miała szukać gdzie indziej, bo jednak większość tych ulubionych piosenek to będą Taylor Swift, bo ona ma dużo smutnych, pięknych piosenek, ale gdybym miała szukać u innych twórców, to na przykład Fix You, Coldplaya, też bardzo lubię, Radiohead, Creep na przykład, ale jest kilka takich też smutnych piosenek Radiohead, które bardzo lubię. Musiałabym pomyśleć, bo to jest takie pytanie dosyć otwarte, ale na pewno właśnie te pierwsze, co mi przychodzą do głowy, no to właśnie Coldplay, The Scientist też Coldplaya i Taylor Swift zdecydowanie. Pojawiło się też pytanie o mój wzrost. Ja jestem dosyć wysoka, mam 1,76 m. I tak patrzę na te pytania i tak, żeby się już nie powtarzać, to tak naprawdę zostało mi ostatnie pytanie, a jest to pytanie o to, czy mam jakieś rodzeństwo. Tak, mam starszą siostrę, siostra jest ode mnie starsza 4 lata, to jest właśnie ta siostra, która mieszka w Warszawie, stąd też właśnie ta przeprowadzka akurat do Warszawy, a nie do innego miasta. I to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie pytania, które mi zadaliście. Mam nadzieję, że mieliście szansę dzięki temu też dowiedzieć się czegoś nowego ode mnie. Jeżeli jeszcze jakieś pytania macie, to spokojnie możecie zostawiać w komentarzach pod tym filmem, ja na pewno Wam odpowiem. Dziękuję bardzo za obejrzenie i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo, że ta przerwa wkrótce się skończy i będę mogła wrócić do regularnego nagrywania filmów. Dzięki za oglądanie. Cześć!